Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Odcinek 277. Współuzależnienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, może dotyczyć osób będących w relacji z człowiekiem uzależnionym zarówno od konkretnej substancji, takiej jak alkohol, jak i zachowań, takich jak hazard czy seks. Osoba uzależniona ma pewien zestaw cech i zachowań, które bezpośrednio oddziałują na innych. I niejednokrotnie próbując pomóc osobie chorej, dajemy jej jedynie większy komfort trwania w nałogu. Dorastanie w domu, w którym jest uzależnienie, wpływa na to, jaką rolę przyjmujemy w relacjach jako dorośli. Dzisiaj rozmawiamy o współuzależnieniu. Moim gościem po raz trzeci jest dr Andrzej Silczuk. Lekarz-psychiatra, wykładowca uniwersytecki i edukator, dyrektor medyczny w Uelbi Polska i autor podcastu Niemyte Dusze. Dzisiejszy odcinek jest częścią miniserii o uzależnieniach i kontynuacją poprzedniej rozmowy z Andrzejem. Polecam Wam włączyć odcinek 273 przed wysłuchaniem tego. Z dzisiejszej rozmowy dowiecie się, jak zdiagnozować współuzależnienie oraz jak pomóc osobie uzależnionej. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób postawić granice w relacji z osobą uzależnioną, jak zadbać o siebie i budować zdrowe więzi z innymi. Zapraszam Was bardzo serdecznie na trzecią rozmowę o uzależnieniach z doktorem Andrzejem Silczukiem. Patrząc na to tak, rzeczywiście pytamy się siebie, jak żyć, kiedy tyle zjawisk wokół nas może nam wyrządzić krzywdę. To jest jakby jedna kwestia i też twoje rozwiązania bardzo mi się podobają. Natomiast z drugiej strony żyjemy też w świecie, gdzie mamy wokół ludzi, którzy są uzależnieni mhm. i nadużywają wszelkiego rodzaju substancji, czy są uzależnieniowi w swoich zachowaniach i jak żyć w takim świecie, gdzie tyle osób dotyka kwestia uzależnień i... No takich mechanizmów, które, które nas charakteryzują. Czyli jak żyć w świecie, gdy wokół nas jest tyle osób, które już się uzależniły. Czy możemy być nieuzależnieni w świecie pełnym uzależnień? No, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, na które myślę, że to też jest dużą odwagą, żeby czasami odpowiedzieć nie wiem. Czy my jesteśmy w stanie żyć w świecie bez konsekwencji? Ja myślę, że jeśli popatrzymy na to z tej perspektywy, to pewien uniwersalizm wypowiedzi powoduje, że na pewnym etapie większość z nas może zacząć identyfikować się z tym, że z jakimś stopniu od czegoś się czuje zależne. I nagle trochę nam to po poszerza, poszerza przestrzeń empatii, bo znowu dotykając tematu, jak żyć, no to żyć tak, żeby Twoje decyzje były Twoje. I to jest w ogóle super sprawa, bo jeśli decydowanie pozwala Ci na to, że masz. Jasny wpływ na to, co będziesz czuła i na co się decydujesz, i jak decydujesz się, akceptując konsekwencje, no to uwaga, u osób, które już się uzależniły od substancji, tej możliwości decydowania do końca nie ma. Ta, jeśli chodzi o używanie, ich możliwością znowu zadecydowanie jest tym, żeby pójść na terapię i przestać używać, bo najprościej jest używać w związku z tym tam nie ma decydowania. Decydowania się na, na tego typu rzeczy. I teraz, jeśli popatrzymy na no to w tej, z tej perspektywy czysto społecznej, to rzeczywiście. Jak Jakiś czas temu, nie wiem czy w czasie rozmowy, właśnie mówiliśmy o tym, że jest tych kilka osób, z którymi masz regularny kontakt. Mm -hmm. No to każdy z nas mniej więcej ma taką mini grupkę trzech, czterech, pięciu osób, z którymi się regularnie kontaktuje. Zakładając, że mamy takie koło szprychowe i w środku jest osoba uzależniona, która się kontaktuje z czterema, pięcioma osobami dookoła, no to te pięć osób w otoczeniu będzie osobami, które będą w bezpośredniej relacji z tą uzależnioną. Pośród tych pięciu osób też może się znaleźć jeszcze jakaś inna osoba uzależniona od czegokolwiek, i każda z nich też ma swoje koła szprychowe. Jak w ten sposób popatrzymy na całą grupę społeczną, no to nagle zobaczymy, że właściwie w takim kraju jak nasz kraj nad Wisłą, gdzie mamy milion ludzi uzależnionych od alkoholu, prawdopodobnie milion ludzi uzależnionych od leków, może więcej. Ileś set tysięcy ludzi uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych? Dorzućmy do tego nałogi behawioralne, właściwie niepoliczalne, bo nikt nie wykonuje dużych badań, zwłaszcza w Polsce. Nie robić takich badań. Ja się zastanawiam wielokrotnie, dlaczego my takich badań nie robimy. Nie my, w sensie ty i ja, tylko dlaczego instytucje, które mogłyby je zrobić, się nad tym nie pochylają. Między innymi z powodu tego, że u kogo to obchodzi przecież wszystko jest dobrze. Sprzedają mm -hmm. się rzeczy, podatki akcyzowe wchodzą. Ludzie pracują? Ludzie pracują. My wszyscy się cieszymy, że mamy 2% osób uzależnionych w Polsce. Fajnie, bardzo niedoszacowane dane i bardzo opierające się o wyłącznie dwukategorialność uzależnionych i Jeśli dorzucimy do tego osoby używające szkodliwie, to mamy prawie 3 miliony ludzi. Jeśli popatrzymy na tą populację, to nagle z 3 milionów razy 5 robi nam się 15. I <laughs> tu się dzieją straszne rzeczy, bo nagle się okazuje, że właściwie w zasięgu osób uzależnionych jest połowa populacji tego kraju. I pewnie większość z nas, jak się nad tym zastanowi, to nie będzie miało z tym zbyt dużego zgrzytu, patrząc na różnego rodzaju miejscowości, miejsca, w których funkcjonuje, popatrzywszy na swoje zasięgi społeczne. Te offline'owe, nie, nie social mediowe, gdzie wszyscy staramy się pokazać trochę inaczej w nich albo w pewnej narracji, tylko w tej offline'owej owej nagle się okazuje, że tak naprawdę jesteśmy w stanie le lecieć po kolei. A ta osoba prawdopodobnie od tego, ta prawdopodobnie od tego, a pra ta prawdopodobnie od tego no, z tym ma problem, z tą substancją. Albo mówi o tym jawnie, albo, albo większość osób podejrzewa. No i teraz każda z tych osób, która już jest uzależniona, mieszka w swojej mini grupce w warunkach domowych i na przykład ma rodziców, albo partnerów, partnerkę, albo dzieci, z którymi jest na co dzień. I te osoby w tym najbliższym, najbardziej gęstym, najbardziej z m, takim wiesz, zagęszczonym, w ciasnym, klaus, klasterowym, kla, klaustrofobicznym wręcz obszarze, jakim jest własne mieszkanie, własny dom, m, funkcjonują z osobą, która prezentuje całą gamę zachowań towarzyszących uzależnieniu. I to jest jeden z takich tematów, w którym ot, w sumie 40, ponad 40 lat poświęca się uwagę, czyli konstruktom znowu nieklinicznym tego, czym jest współuzależnienie i kim są dorosłe dzieci alkoholików albo dorosłe dzieci osób uzależnionych. To jest bardzo ciekawe, fascynujący w ogóle temat rzeka. A powiesz jeszcze, jakie to są zachowania, które możemy obserwować w takich domach, nazwijmy to? Z perspektywy osób, zachowań osób uzależnionych? Albo z perspektywy osób, które są częścią takiej rodziny i mhm. doświadczają takiego rodzica. No to z perspektywy osoby, zacznijmy od tej osoby uzależnionej. Osoba uzależniona od danej substancji traci tą zdolność, o której rozmawialiśmy wcześniej w kategoriach życiowych, do świadomego decydowania o tym, co, co chce robić, tylko jest podporządkowana biologicznym mechanizmom zależności danej substancji. To znaczy, jeśli tej substancji nie przyjmie, to cierpi w ten lub mniejszy lub większy sposób. W związku z tym, za taki Absolutny przedsiębiorca. To kiedy my pracowaliśmy w klinice w szpitalu w Warszawie, to zastanawialiśmy się nad tym, że mamy do czynienia z osobami, które nie pracują, ale są niezwykle wydajnymi przedsiębiorcami, ponieważ ich sposób myślenia to był sposób planowania długoterminowego, jak zorganizować sobie dawkę alkoholu albo narkotyków na kolejne dni. W związku z tym oni mieli bardzo pokładany mm. sposób e, funkcjonowania, ale też mocno zawężony, bo bardzo mocno trzymający się właśnie pozyskiwania tej substancji. I ona jest dominująca. To znaczy masz, masz do czynienia z kimś, kto jest w Twoim domu, ale dla tej osoby priorytetem zawsze będzie substancja. Czy to będzie alkohol, czy to będzie hazard, czy to będzie heroina, czy to będzie seks. Te roz, sposoby rozładowywania rela, e, emocjonalnego dyskomfortu i niegenerowania przerwy. W rozumieniu wejścia w objawy abstynencyjne albo stany dysforyczno-frustracyjne, czyli takiego rozdrażenia, rozdrażnienia, jest dominujące. I teraz mamy do tego wokół tych osób, mamy na przykład partnerkę albo partnera, osobę, która realizuje swoją relację, w której pragnie być dostrzeganą, chce być ceniona, chce widzieć uważność z perspektywy partnera lub partnerki. Mamy dziecko, które bardzo marzy o tym, żeby było obiektem zainteresowania. No i teraz. Są różnego rodzaju zachowania, który prób, którymi próbuje się wejść w tą interakcję. I wyobrażamy sobie w tej chwili na przykład takiego tatę siedzącego nad butelką wódki w przystoli. W tej chwili to się może dziać. Na pewno się dzieje. W iluś tam domach w Polsce, że wyobrażamy sobie kuchnię, gdzie jest stół i siedzi ojciec, który jest upity już, stoi przed nim flaszka wódki, i na przykład szklanka, pali papierosa i dziecko, które mówi: tato, dostałem dzisiaj piątkę w szkole. I stąd na razie, nie mam teraz na to czasu. Jakby dlatego tego dziecka jest to komunikat tak niezwykle odrzucający, tak unieważniający, że nagle zaczyna się orientować, że nie ma właściwie sposobu, którym mogłoby uzyskać akceptację, zainteresowanie, zaangażowanie tego rodzica, bo ten rodzic z perspektywy swojej uzależnieniowej nie jest do tego zdolny. Jest chorującą osobą uzależnioną, która nie, nie chodzi o, o to, żebyśmy patrzyli na to w kategoriach oceniania etycznego z perspektywy chorobowej, na tym etapie, tu i teraz, nie jest zdolna do tego, żeby okazać empatyczny kontakt swojemu dziecku, w związku z tym niezwykle je rani. To dziecko bardzo z tego powodu przeżywa emocjonalne doznania, cierpienia. Później rozwijanie się, bo tak oczywiście mówię w bardzo dużym uproszczeniu, mhm. rozwijanie się no, takiego dzieciaka, wchodzenie w wiek nastoletni i później w wiek młodego, dorosłego i dorosłego, powoduje, że ta taka osoba przeżywająca we wczesnych latach unieważnienie w stosunku do ważniejszej substancji swojej osoby bardzo jest podatna na przykład na to, czym jest taka gra pomiędzy akceptacją a odrzuceniem we wszystkich swoich relacjach w życiu. Jak wchodzi w jakąś relację, to. Bardzo, ale to bardzo chce być doceniana, bardzo chce być zaakceptowana, i każde odrzucenie traktuje jako niezwykle karzące i bolesne doświadczenie, więc stara się zrobić wszystko, żeby się na przykład w cudzysłowie przypodobać, żeby nie podpaść. Jakby tracąc też mm. tą swoją część, oddaje siebie po to, żeby uzyskać tą akceptację, na którą jest bardzo łaska. To nie chodzi tylko o relacje partnerskie, na przykład relacje z grupą, relacje z klasą, relacje z grupą studencką w miejscu pracy takie potrzeba pokazania się z najlepszej możliwej strony po to, żeby być zaakceptowanym. Wokół tej osoby uzależnionej w domu może się rozwinąć ta część, która nie dotyczy samych dzieci tylko, ale dotyczy osób dorosłych, czyli zachowań współuzależnieniowych. Współuzależnienie, czyli codependency albo co-addiction, jakkolwiek je nazywano, niesie ze sobą pewnego rodzaju zabarwienie pejoratywne. Dlatego, że 40 parę lat temu, gdy po raz pierwszy w ogóle stworzono ten konstrukt, on do Polski dotarł z opóźnieniem przynajmniej dekady, dekady, 15 lat, bo mieliśmy, że tak powiem, pewnego rodzaju izolację do, do treści w kraju nad Wisłą, który potrzebował wejść w lata 90., żeby zainteresować się literaturą zachodnią, która mówiła o tym, że istnieje coś więcej niż tylko choroba alkoholowa w Polsce, tylko że może to dotykać szerszych obszarów i relacji społecznych. I tam tam chodziło o to, że um, opisano relacje zwłaszcza partnerek, partnerów uzależnionych, y, które... Y, Doświadczały całej gamy wahań nastroju, objawów depresyjnych, objawów lękowych, gigantycznego przeżycia bezradności, potwornego poczucia winy w relacji z osobą uzależnioną, ale też prezentujących zachowania, które dość mocno wchodziły w taki obszar um, pewnych mechanizmów, iluzji zaprzeczeń, które są dosyć typowe dla osoby uzależnionej. Osoba uzależniona w mechanizmach zaprzeczenia albo iluzji buduje sobie interpretację, w cudzysłowie, buduje interpretację świata jako uzasadnienie, dlatego że to, co robi, nie jest aż tak duże, aż tak poważne i tak przerażające, tylko ja piję alkohol, bo ja lubię. Albo w ogóle nie mam problemu z piciem. To, że czasami sobie wypiję, to jest moja sprawa, moja decyzja. To jest mój styl życia, to jest dla mnie zdrowe. Znalazłem świetną literaturę, która mi mówi o tym, że zalecają kardiolodzy używanie kieliszka wina, większej bzdury nie ma naprawdę. Jest specjalne mie miejsce w piekle Dantego dla takich, którzy gadają takie bzdury. Jakkolwiek by nie było. Ten system iluzji i zaprzeczeń też dotyczy osoby współuzależnionej. I wtedy, w 40-30 lat temu, ten cały dialog polegał na tym, że dla niektórych osób to było niezwykle krzywdzące. Dlatego, że poniekąd y, zaczęto rozmawiać o tym, że osoba współuzależniona w jakimś stopniu dźwiga na sobie współodpowiedzialność za konsekwencje użycia, używania substancji przez tą osobę i y, kontrybuje do tego, że ta osoba używa nadal. Aby to zrozumieć, to trzeba by było popatrzeć na, na to zjawisko z innej perspektywy. Wyobraź sobie, że spotykasz we współczesnym świecie świetnego gościa albo świetną dziewczynę i zaczynacie ze sobą budować relacje. Jesteście w takim świecie, w którym no, trudno powiedzieć, że istnieje moda abstynencka. Raczej jest to zwyczajny świat. Ludzie sobie żyją tak, jak sobie żyją, czyli mają apryski po nartach, wychodząc gdzieś do knajpy, używają drinków albo chodzą do knajpy drinkowej. I jakoś to nie wydaje się w żaden sposób odmienne w stosunku do innych grup, a ponieważ często chodzicie na imprezy, no to imprezy toż, tożsame są z używaniem alkoholu albo jakichś innych substancji. Osoba jest super zabawowa, jest nam razem dobrze, świetnie, świetnie to się toczy. Z perspektywy czasu się zakochujesz, pewnie dosyć szybko, więc masz ten hype, który dotarczy dodatkowo, jeszcze dopaminowo i oksytocynowo. Zawęża twoją percepcję pewnych zjawisk niepokojących. Jest dosyć duży element w romantycznej miłości, idealizacji tej osoby. No i nagle się okazuje, że jesteś już po uszy zakochana w tej osobie, jesteście sobie ze sobą. Mijają miesiące, zaczynacie mieszkać ze sobą, może macie za jakiś czas swojego kota, psa albo dziecko, coś tam się dzieje. I nagle, będąc mocno zaangażowaną osobą w relację, orientujesz się, że to już nie jest tylko imprezowanie, tam trochę się demitologizuje ta romantyczna miłość, staje się bardziej tą pragmatyczną, prawdziwą, prawdziwie krytyczną, redefiniowane są pewne elementy tego kontraktu relacyjnego. I nagle się okazuje, że ta osoba, z którą jesteś, właściwie to ma problem z używaniem. To znaczy, że to używanie stało się regułą. Że ta osoba na przykład używa marihuany albo alkoholu w, w, codziennie. I oczywiście uzasadnia to swoimi potrzebami, zdenerwowaniem, kłopotem z zasypianiem, jakimiś lękami, jakimiś innymi trudnościami. No i myślisz sobie, no dobra, będę próbować jakoś na, do, przeciwdziałać temu. Ale pomiędzy tym momentem, a tym co będzie później, znowu stoją decyzje. I może się okazać, że minęło sobie 5-10 lat, jesteś głęboko osadzona w relacji, w której macie bardzo dużo ze sobą wspólnego: zobowiązań, zależności finansowych, wspólny kredyt jest podobno czymś, co najmocniej łączy ludzi dzisiaj, zwłaszcza ten we frankach Z tego czasu był takim super łączącym. I teraz ta, ta, ta mini grupka dwuosobowa, gdzie jedna osoba jest turbo uzależniona, też często opiera się o sytuację, w której ta partnerka lub partner nieuzależniony z relacją z tą osobą, która już się uzależniła, ma trochę jakby klapki na oczach. To znaczy, wstaje rano i widzi kilkanaście puszek po piwie. Pierwszą rzecz, jaką robi, to zbiera te puszki, chowa do kosza, żeby ich nie widzieć. I, i temat się zamknął, już się nic nie wydarzyło. Jak partner na imprezie po raz kolejny upije się do nieprzytomności i trzeba go odwieźć do domu, jest znowu wstyd to znowu pojawia się takie zniekształcenie, że to ja się czuję zawstydzona albo zawstydzony. Że moja partnerka lub partner się potężnie upił na imprezie, bo to jest nasz wspólny wstyd. Chociaż de facto to jest tej osoby wstyd. To ta osoba narobiła siary publicznie. Natomiast ja się czuję współodpowiedzialny za to, więc wykonuję różnego rodzaju działania, jak widzę, że moja druga osoba zaczyna już odpływać na imprezie, no to ją zwijam stamtąd, żeby nikt tego nie zobaczył. W związku z tym ja też na to nie patrzę. Eee, najprostszy kazus, jeden z najbardziej dramatycznych. Wyobraźmy sobie, Ile razy słyszeliśmy o takiej sytuacji, w której 15-, 16-latek wraca do domu, z, nie tak jak mój e, słuchacz podcastowy, tylko wraca jak szpak naszpadlony, jak szpak pijany do domu po tego typu imprezie. I co robi rodzic? Rodzic, mając dziecko w skrajnej intoksykacji alkoholowej, jest totalnie ignoruje dwie rzeczy. Po pierwsze, ma do czynienia z nastolatkiem, który przyjął nieznaną ilość alkoholu, która jest w jego żołądku, więc prawdopodobnie nadal się wchłania i ta intoksykacja może spowodować, że umrze. Ale uruchamia myśl. To jest typowe zachowanie nastolatków. Nastolatkowie się co jakiś czas upijają. W związku z tym my też się kiedyś upijaliśmy i nie umarliśmy. W związku z tym dam mu miednicę do pokoju, ręczniki i wodę. A rano mu zrobię rosołku, żeby, żeby się nie, nie czuł źle, a potem mu powiem, dopiero mu nagadam później. Jakby cały mechanizm zaprzeczenia temu towarzyszy. Dlaczego? Dlatego, że alternatywa do tego, czyli wzięcie dzieciaka na izbę przyjęć, do izby przyjęć, na toksykologię dziecięcą, z informacją właśnie się nawalił, niesie ze sobą konsekwencje. Po pierwsze, super wstyd. No bo jak to ja, jako rodzic, nie dopilnowałem swojego dziecka, które się totalnie upiło. Po drugie, obawy przed konsekwencjami prawnymi, no bo nie dopełniłem ustawowego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad nieletnim, a w tym momencie doszło do takiego zdarzenia. No i trzecia sprawa, na no jednak pobyt w szpitalu. To czy to będzie dobre, a może będą tego konsekwencje, a może go wyrzucą ze szkoły, a może będzie trzeba przed prokuraturą się później e, jakoś spowiadać. W związku z tym pojawia się zachowanie hazardowe pod tym, może tym razem się znowu uda. I dokładnie ten sam mechanizm później się też pojawia w życiu dorosłym pomiędzy partnerami. Zaprzeczanie, wiesz, amortyzowanie tego typu rzeczy. Potem wchodzą kwestie finansowe, na przykład hazardzista, który mówi, wiesz, ja piję albo gram, dlatego że mam takie długi. I ja przez te długi nie jestem w stanie się wyciszyć. Jest mi tak źle, że, że, że tego używam, bo ja wtedy się czuję lepiej, że może mi się uda jakoś odkuć. Na co partnerka albo partner mówi, wiesz co, postaram ci się pomóc. To ja spłacę twoje kredyty. Żebyś ty już nie miał tego, co ci cały czas e, cię triggeruje do grania. On mówi, no to naprawdę jesteś najwspanialszą osobą na ziemi. Mega cię kocham. Pomogłaś mi jak nikt nigdy dotąd. Kredyty są spłacone. Co się dzieje z hazardzistą? Hazardzista nie poszedł na terapię. Nie podjął decyzji o zmianie. Natomiast ma wyczyszczone konto. Komfort używania, komfort grania, level plus 100. Zrobiło się świetnie. I dokładnie tak samo się dzieje w innych substancjach. W takim razie osoby współuzależnione i mi się wydaje, że pomagają, w dużej mierze pomagają też sobie, o czym powiedziałeś, ale co w takim razie powinno się, o ile istnieją takie rzeczy, które powinno się w ogóle robić, aby realnie takiej osobie pomóc? I czy stoimy przed wyborem rzędu włożyć pracę i jakoś uratować te relacje, tę osobę, czy wyjść z tej relacji po to, by zbudować inną, zdrową. Czyli mówimy teraz, jesteśmy w perspektywie osoby współzależnionej tak. i zastanawiam się, czy partnerowi, partnerce pomóc, czy porzucić. Żeby a jeżeli siebie. pomóc, to jak i czy w ogóle się da. Myślę, że zasada wielokrotnie powtarzana we wszystkich treningach coachingowych, które polegają na zakładaniu najpierw maseczki sobie, a potem dziecku, jest stałą dobrą zasadą. To znaczy, jeśli coś masz wiązać z poświęceniem, które idzie na zatracenie ciebie, to ty nie skorzystasz już na tym. To znaczy, że ty nie będziesz tego uczestniczką. Co się tam wydarzy? Jedną z takich żelaznych zasad, które pomagają osobom współzależnionym, i ja na nich skupiłbym mm -hmm. uwagę, bo to jest klucz do tego, żeby pomóc osobie uzależnionej. Musimy przyjąć, że osoba, która jest współzależniona, z absolutnych dobrych intencji, wspierając i dbając o osobę uzależnioną, zwiększa jej komfort używania. Ten komfort używania powoduje, że osoba uzależniona później albo w ogóle później w rozumieniu w czasie, odlegle, odleglejszej części czasu albo w ogóle nie doświadczy dyskomfortu związanego ze swoim uzależnieniem, co oznacza, że nie będzie miała motywacji, bo motywacją najczęstszą do zmiany jest jednak dyskomfort. Bo to, to nas motywuje, my czujemy, że coś nas uwiera. Jak jest wszystko dobrze, to my nie chcemy tego zmieniać. Dlaczego? Przecież to jest nielogiczne. Jeśli ja się czuję dobrze, to nie robię zmiany. I teraz, żeby przestać kontrybować do komfortu używania osoby uzależnionej, ta osoba, która jest współuzależniona, bo musi na pewnym etapie podjąć decyzję o tym, żeby się zmierzyć z tym, co ją dotknęło, czyli współzależnieniem. Tu możesz zrobić jedną z kilku rzeczy. Pierwsza to jest znowu nazwanie. Tak, jak tamto nazywamy chorobą, bo jest chorobą, uzależnienie jest chorobą, współzależnienie nią nie jest. Ponieważ nie zostało zdefiniowane ostatecznie jako jednostka kliniczna, chociaż w latach 90. bardzo nad tym pracowano. I też nie do końca uważam, że źle się stało, że nie jest nazwane. Dzisiaj w Polsce rzeczywistości prawnej jest tak, że można uzyskiwać świadczenia terapeutyczne dla osób współuzależnionych. W poradniach, właściwie każda poradnia odwykowa posiada. Taką część, większość z nich się w ogóle nazywa Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Większość z nich ma taką nazwę. Każdy terapeuta uzależnień posiada kompetencje do pracy z osobą współuzależnioną. Można uzyskać tego typu świadczenie. Publicznie, bez sektora prywatnego. Ja tutaj uważam, że sektor publiczny jest dominujący w terapii uzależnień i współuzależnienia. To są najlepsi, najwspanialsi specjaliści z całym spektrum. Problem polega na tym, że ponieważ coś nie zostało nazwane chorobą, to nie jest klasyfikowane jako choroba. W związku z tym przypisano temu inny kod. Takim kodem jest zgodnie z ICD10F43.2, czyli już tłumaczę na język potoczny, zaburzenia adaptacyjne typu depresyjnego. To jest trochę nadużycie, polegające na tym, że jeśli jest jakiekolwiek świadczenie medyczne, to ono musi być rozliczone. Po to powstały klasyfikacje, żeby można było te świadczenia rozliczać, a żeby je rozliczyć, to trzeba im przypisać kod, który jest spójny z rozpoznaniem. Nie ma rozpoznania dla współzależnienia. Ono jest raczej kategorią społeczną czy psychospołeczną no to przypisano temu pewną kategorię, jaką jest reakcja adaptacyjna, ale reakcja adaptacyjna typu depresyjnego to jest taki rodzaj reakcji, która powstaje na skutek jakiejś zmiany w życiu, nie dramatycznej, nie katastrofalnej, bo tam mówilibyśmy o raczej zaburzeniach pourazowych typu PTSD czy ASD, tylko dużej, jakiejś zmiany typu utrata, utrata pracy, czasami utrata bez, poczucia bezpieczeństwa, na przykład w relacji która utrzymuje się powyżej jednego miesiąca i nie przekracza sześciu miesięcy. A w przypadku współzależnienia mówimy o dużo dłuższym czasie. Jest tam taka podkategoria, która mówi o przedłużonej reakcji adaptacyjnej, ale ona znowu nie może przekraczać dwóch lat. A my mówimy o relacjach wieloletnich. W związku z tym stworzono pewnego rodzaju furtkę, żeby móc refundować tego typu świadczenie. I współzależnienie to jest taka, taki konstrukt, jak mówiłem, psychospołeczny, który dotyczy właśnie tych specyficznych, quasi toksycznych relacji, w których my, jako osoby współzależnione, poświęcamy bardzo dużo siebie, starając się dać taką ofiarę na korzyść dobrego samopoczucia, poprawy zdrowienia. Trochę zakładamy się, że jeśli my oddamy z siebie maksa, ile tylko się da, to ta osoba to doceni i dla nas będzie chciała rzucić ten swój nałóg. No to wracamy znowu do tego małego dziecka, które przychodzi z piątką z historii. I patrzę na tatę, który stoi, siedzi nad wódką, następnego dnia przyniesie cztery uwagi ze szkoły za zachowanie, i też się nic nie wydarzy, albo dostanie przemoc e, typu klapy na tyłek. I, I to też nie do końca jest rozumiane wtedy negatywnie, bo przynajmniej ten mu poświęca uwagę, dramat. Nie? Jakby jeśli w ten sposób poświęca uwagę rodzic, wyłącznie, tylko w ten. I wracając do tego miejsca, nagle osoby, które szukają tego wsparcia jako współzależnione, trafiają do e, ośrodka, a w ośrodku jest grupa. Wyobraź sobie sytuację, w której w kółku siedzi 10-12 kobiet współzależnionych z różnych bajek. Jest dziewczyna, która jest e, panią sprzątającą w jakimś miejscu. E, jest osoba, która e, jest e, pielęgniarką. Mówimy na przykład o grupie, o grupie kobiet. Jest e, pani wiceprezes w banku. Jest pani adwokat. Jest e, architektka. Siedzi cała grupa osób z różnych bajek, z różnych miejsc. I zaczynają opowiadać. W grupie terapeutycznej nie jest tak, że musisz mówić. Słuchasz. I bardzo często to, czego, czego usłyszysz, co usłyszysz, włączy w tobie rezonujące przeżycie emocjonalne. I słuchając tego, co opowie dziewczyna, która pracuje w kuchni na zmywaku i usłyszy to pani, która jest wiceprezeską w banku a obok będzie siedziała adwokatka i każda z nich zareaguje na dokładnie to samo i powie wow, ja mam dokładnie te same zdarzenia w domu. To jest niesamowite. Nie różnią nas warstwy społeczne, nie różni nas przychód miesięczny, nie różni nas majątek posiadania. My doświadczamy tych samych rzeczy. To jest niezwykle otwierające oczy. I nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że twój partner, który nosi zegarki za, o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych i ma najlepsze perfumy, jeździ świetnymi samochodami, ale codziennie wypija butelkę wina, nie różni się zbyt wiele od tego w cudzysłowie Mariana, siedzącego w kraciastej koszuli, który pracuje na budowie, i powracając z tej budowy już jest nawiany i dopija się wieczorem, ponieważ ich zachowania, nawet ich wypowiedzi są niezwykle do siebie podobne. Ich relacje z ich dziećmi są niezwykle do siebie podobne. I patrząc na to, ta świadomość, która się wtedy budzi, ona ma, ona ma kontrybować do jednej prostej rzeczy, dostawiania granic. A żeby móc postawić granicę osobie uzależnionej, musisz przeżyć to doświadczenie, które wiąże się z ogromnym niepokojem. Jeśli ja osobie uzależnionej mówię, nie zrobię tego, czego ode mnie oczekujesz, bo wiem, że to jest dla ciebie złe, ja nie chcę w tym uczestniczyć, to on ci może powiedzieć, albo ona ci może powiedzieć, przez ciebie będę cierpieć, ty tylko powodujesz, że ja chcę pić więcej. Czyli co się pojawia, to co jest najczęstszym elementem. To się nazywa nawet trochę taką, nie, nie trochę, to się nazywa manipulacją, manipulowaniem osoby uzależnionej, osobą współuzależnioną, gdzie takim substratem podstawowym jest granie poczuciem winy. Jeśli ja mu postawię dzisiaj albo jej postawię granicę, to ona z tego powodu lub on będzie cierpieć. Ja się boję to wziąć na siebie, a w terapii słyszysz, wszystkie to samo przeżywamy. Terapeuta mówi, jeśli nie chcesz, żeby piła albo pił więcej, Twoim sposobem na to jest pokazanie, gdzie ty nie chcesz w tym uczestniczyć. Jeśli brakuje ci pieniędzy, żeby sobie kupić piwo, bo przepiłeś całą swoją pensję, ok, ale ja tą swoją nie mam żadnego obowiązku oddawać tobie, na to, żebyś pił dalej. To jest twoja konsekwencja. Też warto podkreślić, że to może dotyczyć relacji, zarówno z partnerem, jak i z rodzicem, z przyjacielem, Pewnie. z rodzeństwem. I w takim razie, czy. To znaczy, że w takiej relacji, kiedy już jesteśmy świadomi tego, co nam się dzieje i, i jak działa ten mechanizm, jest nadzieja, czy tutaj po raz kolejny nie mamy żadnego scenariusza i właśnie oddajemy tę kontrolę i zadziać się może wiele rzeczy z taką relacją, kiedy postawimy granicę? Ja myślę, że w każdym naszym spotkaniu jest to, że ona jest, że ta nadzieja musi być, ale nie dlatego, żeby my sobie tworzymy płonną nadzieję. Wręcz przeciwnie. Jedyna nadzieja jest wtedy, kiedy osoba współzależniona zorientuje się, że została wmanewrowana w tą rolę. Czasami jest tak, że dorosłe dziecko alkoholika wchodzi w relacje z osobami uzależnionymi, nie wiedząc o tym, że mm. tak się dzieje, ale jak się zorientuje, to jest ten moment, który jest punktem zwrotnym. Wow, znowu wpakowałam się albo wpakowałem się w to samo. Ja nie chcę w tym być. Ale to nie znaczy, że muszę odchodzić. To znaczy, że jeśli widzę, że druga osoba, która jest dla mnie ważna. I jest na tyle ważna, że ja chcę zainwestować dalej w tą relację, to ja już nią inwestuję na innych zasadach. To znaczy, nie na zasadach, które będą, jak powiedziałem wcześniej, e, zwiększały komfort używania przez tą osobę substancji, tylko wręcz przeciwnie, zabiorą ten komfort. Czasami, e, jak kiedyś usłyszałem jednego terapeutę, nie zgadzam się z tym do końca, bo jest to bardzo brutalna forma ale co do zasady, ona nie była nieprawidłowym sformułowaniem. Jeden z pacjentów w oddziale alkoholowym stanął i z dużymi łzami w oczach powiedział, że miał ostatni ciąg alkoholowy, bo go rzuciła go żona, wyprowadziła się, zła kobieta w cudzysłowie. A na to terapeuta powiedział, bo go znał już, bo był kolejny jego nawrót i kolejna tego typu wiesz, wypowiedź tłumacząca kontekst używania, i on powiedział, mądra kobieta. Dobra decyzja, uwolniła się od pana. Bo to był ten moment, którym tak naprawdę ona zobaczyła, gdzie jest granica. Że ponieważ ona stawia granice, a on nadal nie zmienia się, nadal tkwi przy swoim, to ponieważ stawiasz granicę, na początku mówisz, nie będę kontrybować do, twoich, do Twojego budżetu alkoholowego. Nie będę sprzątać po tobie Twoich burt, nie będę przed przyjaciółmi i znajomymi ukrywać Twojej skali upijania się, nie będę przed Twoimi szefami w pracy dawać Ci alibi. Że to moja mama była chora, a nie ty zachlałeś przez weekend i nie mogłeś przyjść w poniedziałek do pracy. Nie będę robiła tego, tego i tego. Po czym w pewnym momencie widzisz, że to nie działa, mówisz: OK, nie będę traciła swojego życia. To jest moja decyzja. I to wszystko jest jakby tym punktem zwrotnym. To znaczy, że dla osoby współzależnionej odzyskanie prawa do decydowania i nie granie w poczucie winy. Bo jest pewna granica, której my nie przekroczymy. Nie zmienimy drugiej osoby na siłę. Ona może tylko sama chcieć to zrobić. Czyli, żeby ona mogła chcieć to zrobić, to musi dotknąć tego, czym są rzeczywiste konsekwencje. Jeśli widzi, czym są te konsekwencje, to sama decyduje. Ale ja już nie gram w tą grę. No właśnie, na, na koniec, wracając jeszcze na moment do perspektywy osoby uzależnionej. Niekonsumowanie substancji czy niewykonywanie aktywności, które mamy zdiagnozowane jako te, od których jesteśmy uzależnieni, nie oznacza, że nasze życie będzie długie i jakościowe. Czy w takim razie każda osoba, która jest uzależniona, jest tego świadoma, musi iść po pomoc, powinna iść na terapię, i tylko wtedy jest szansa na to, by mogła znowu w miarę zdrowo funkcjonować w społeczeństwie i w relacjach z innymi ludźmi? No, to jest to, czym jest rzeczywista abstynencja? Mówi się o abstynencji krótkoterminowej, taka do trzech miesięcy. I to jest taka abstynencja, do której większość osób uzależnionych, niezależnie od tego, czy są to substancje, czy zachowania, czynności, jest zdolna samodzielnie. To znaczy, wystarczy, że naprawdę się dużo nabroi. Jak się dużo, dużo wydarzy, jakichś takich rzeczy, które czujesz, że ło, naprawdę było blisko do ogromnych konsekwencji, albo się przepuści dużo pieniędzy, albo po raz kolejny się będzie leczyło rzeżączkę, albo będzie się miało kolejną sytuację, która będzie się wiązała np. z pobytem w szpitalu, pod wpływem alkoholu, wybite zęby, rozbite samochód, tego typu rzeczy, utrata prawa jazdy, to na kampie takiego poczucia winy nagle pojawia się myśl, o, ja teraz już naprawdę tego nie będę robić. Do trzech miesięcy większość osób daje radę. Co prawda w niektórych regionach w Polsce chodzi się i niektórzy tam na przykład ślubują Najświętszej Pannie Marysięce rok abstynencji i mają taki zwyczaj i jeśli jest to region niezwykle religijny, to częściowo to pomaga w utrzymaniu tego ślubu. Natomiast zwykle jest tak, że po upływie tego roku Hulaj dusza. Lecą potężne nawroty. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to, co jest do trzech miesięcy na ogół wynika z takich płonnych motywacji, ale pamiętajmy, że pod spodem jest potężna choroba, jaką jest uzależnienie. Dlatego, żeby leczyć uzależnienie, trzeba przejść przez terapię. Terapia odwykowa to nie jest taka terapia, która e, polega na kozetkowym wyobrażaniu sobie przyczyn z dzieciństwa i rozmowach na temat tego, co było kiedyś i analizie snów. Terapia odwykowa to jest, tak jak ja ją rozumiem, to jest szkoła podstawowa w zakresie pierwszych trzech, czterech klas. To jest nauka liter, składania liter, podstawowych cyferek, tabliczki mnożenia i nazw kontynentów. Poważnie, to jest taki basic. I teraz, o co chodzi w tym basicu? Zakładamy, że terapia odwykowa jest dla wszystkich osób, które potrzebują tego typu narzędzia, ale ona wyposaża w to, co my robimy w tej chwili, czyli w wiedzę. W to, że w momencie, w którym ty ją otrzymasz, ty de facto tak naprawdę usłyszałaś o wszystkim, czego nie powinno się robić, jeśli się nie chce ryzykować nawrotu, i tym, co trzeba zrobić, gdy jesteś w okolicach około nawrotowych, czyli dostajesz narzędzia. No i teraz to jest trochę tak jak z tymi narzędziami do pisania. To znaczy, możesz mieć piękne pióro, ale wcale go nie używać i nie chcieć nim pisać, i ono będzie leżało sobie w szafce, a możesz zacząć piękną szkołę kaligrafii. I to wszystko zależy od Ciebie. Znowu Ty podejmujesz decyzję po ukończeniu tak zwanego programu podstawowego terapii uzależnień. Do jego, dopiero po jego ukończeniu absolwenci wchodzą w program rozszerzony, który sobie trwa na przykład 2-3 lata. I tam możemy sobie już grzebać we wszystkich historiach. Ale ten basic podstawowy jest najważniejszy, gdzie tutaj sporo osób w ogóle wypada, łamie abstynencję, wypisuje się na żądanie. Wpada w różnego rodzaju stany zaprzeczenia. Nie chce, nie jest gotowa do tego, żeby to przyjąć. Dopiero przejście takiej terapii pozwala na to, żeby można było wtedy, kiedy upływają te płonne, w cudzysłowie, z motywacji reaktywnej do ostrych najczęściej wydarzeń typu np. partnerka albo partner mówi, jeśli nie przerwiesz picia, ja się wyprowadzam. Mam spakowane rzeczy, nara. Nie? I ta osoba nagle mówi, u, mój komfort picia się znacznie pogorszy, ale w sumie to jest dobra relacja, ja spróbuję. I nie pójdzie na terapię. Jest bardzo duże ryzyko, że w kolejnych miesiącach gdzieś się zdarzy jakieś prześlizgnięcie się, albo ona lub on wyjeżdża, czyli partner, partnerka rodzic, dziecko wyjeżdża na, nie wiem, ma w pracę gdzieś wyjazdową na 1-2 dni. I to są takie okresy nawrotów krótkich które później powodują pogorszenie samopoczucia i tak trochę jak ko, wiesz, kulka śniegu nawarstwiają się różne stany, kłopoty z zasypianiem, wraca się do tego samego. Dłuższa abstynencja trwa około roku i dłużej i jest taki objaw, który w objawach uzależnieniowych praktycznie nigdy nie zniknie, to jest głód. I z tym głodem dilujesz się do końca życia. W terapii odwykowej uczysz się, że e, głód może się chować pod różnymi maskami. I na przykład, jeśli osoba uzależniona, nie pijąca od 4, 5, 10, 15, 20 lat, budzi się rano jest na tak zwanym wkurwie. Nie jest w stanie się w ogóle wyciszyć. Drażni ją wszystko, albo jego. E, nie jest w stanie przeczytać niczego w gazecie, e, nie, czy zeskrolować czy, czy sobie sociali. E, je śniadanie, nie smakuje, zaczyna nie może sobie znaleźć miejsca, Pierwszą myśl, jaką przepuszcza przez głowę dzięki terapii uzależnienia, to czy nie masz przypadkiem głodów, czy nie grozi ci nawrót. Potem zastanawiasz się nad tym, co cię wkurza, dlaczego jesteś rozdrażniona, bo głód się może chować pod różnymi rzeczami. Jeśli czujesz się smutna, przygnębiona, ok, ale zastanów się, czy to nie jest wołanie o ochlanie. I to tak działa, że wiele różnych rzeczy rozkodowuje ci się w życiu, a na przykład to może się wiązać z tym, że w ostatnich dwóch tygodniach Akurat e, pracujesz w pokoju, w biurze swoim, z koleżanką lub kolegą, od której czujesz bardzo mocny woń alkoholu i zaczyna ci to wchodzić po głowie. I to rozdrażnienie nie wynika z tego, że tobie się naprawdę chce pić, tylko masz ekspozycję na bodziec, który wyzwala w tobie nieświadome e, po, pożądanie strony twojej substancji. Ale też te wszystkie rzeczy, o których mówisz, dotyczą uzależnień wszelkich. To co prawda. Rozmawiamy głównie o przykładzie alkoholowym, ale to są te same zachowania mm -hmm. i te same procesy, niezależnie od tego, no co próbujemy wyleczyć. Żeby to podkreślić. No tak, tak. Zwłaszcza, że na no, przykład możemy popatrzeć na trawę osoby, które regularnie palą. To jest w ogóle jeden z najciekawszych kazusów, bo wokół marihuany jest kupę mitów. Ogólnie, jak przeskrolujemy sobie net, to znajdziemy bardzo dużo informacji od osób, które powiedzą, że trawa nieuzależnia. W tej chwili regularnie dostaję propozycje pracy, na przykład w jakichś klinikach ziołoleczniczych, w cudzysłowie, nie chcę używać nazw, bo one najczęściej nazywają się albo klinikami, albo instytutami, albo jakoś inaczej. Do tego mają przymiotniki konopny, marihuanowy i cebedowy i tak dalej, mm, gdzie tworzy się pewnego rodzaju wizje. Ostatnio widziałem, że ktoś proponował, że marihuanę można medyczną Używać w celach leczenia biologicznych przyczyn uzależnienia od alkoholu? Serio, poproszę o naprawdę dobre publikacje, które dowiodły, że rzeczywiście tak jest, a jest to niebezpieczny marketing, który powinien być penalizowany. I to tak na maksa. Natomiast wracając do tematów, ja nie spotkałem się z pacjentem lub pacjentką, która. I to wszyscy moi koledzy psychiatrzy potwierdzają, chyba że pracują w tych klinikach konopnych i innym podobnym. Że jak przychodzi do ciebie osoba, która. Pali trawę, z tym, że ma z tym problem, nie ma wątpliwości, że jest uzależniona. I to jest ten kazus, który pokazuje, że jest pewna linia odcięcia pomiędzy używaniem raz na jakiś czas, a używaniem regularnym i wglądem w to, że w momencie, w którym zaczynasz czuć, że coś cię złapało, to ty już wiesz o tym, że to jest niefajne, że to jest niebalające. Chociaż to się trochę różni w zachowaniach od na przykład, OCD. Czyli nerwicy natręstw. Jeśli masz jakiś przymus wykonywania czynności, to ta czynność jest cierpieniem. Z perspektywy osób uzależnionych różnica jest taka, że masz przymus wykonywania przyjemności, a, przepraszam, przejęzyczenie nie było przypadkowe. Czynności, ale ona wiąże się z odczuwaniem przyjemności, na przykład redukowaniem dyskomfortu. W przypadku nerwicy tego nie masz. I, I takie osoby z różnymi substancjami mają bardzo, ale to bardzo podobne mechanizmy. I takie podobne mechanizmy też obserwujemy u osób z nałogami behawioralnymi, czy z masturbacją, czy, czyli, onanistym, czyli z onanizmem, hiperseksualne osoby, czy wykonujące nałogowo zakupy czy przeglądające socjale, mające trudność z tym, żeby przestać scrollować cudzysłowie bezsensowne treści, tylko potrzebują jakiegoś tego przemęczenia, przebodźcowania, czy osoby grające. I na ostateczny koniec też dopytam, czy w takim razie osoba, która doświadczyła współuzależnienia w dzieciństwie i mhm. potem przyciąga, czy też, no, można tak użyć takiego stwierdzenia, do swojego życia, na przykład partnerów, którzy też są uzależnieni, mogą być oni uzależnieni od innych substancji albo od innych zachowań, niekoniecznie tych, które widzimy z dzieciństwa. Gdyś się spotkałem z takim określeniem, które nazywa się pierwotną matrycą przywiązania. Pierwotna matryca przywiązania jest takim terminem, który opisuje wzorzec, w jakim my budujemy relacje. Najczęściej jest to matryca przywiązania z mamą najczęściej, ale nie zawsze, czasami z, e, czasami z tatą. E, jest to taka matryca, z której korzystamy, jak patrzymy wokół siebie. I widzimy osoby, które mogłyby nas zainteresować, to czasami jest tak, że jesteś w grupie, wiele, wiele miesięcy, nikt się nie zainteresuje. i Nagle pyk, okazuje się, że ta osoba jest jakoś super interesująca. I nie wiesz, dlaczego tak jest. W przypadku współzależnień, czy na przykład dorosłe dziecko alkoholika, jedna i druga osoba jest też w ryzyku uzależnienia się w przyszłości. Ma, zwłaszcza dorosłe dziecko alkoholika, mhm. które ma, czy osoby uzależnione od innej substancji, czy dorosłe dziecko hazardzisty, nie ma to znaczenia. Sorry, Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie mówimy o alkoholu, możemy. Do dowolnej innej substancji, na no to zwróciłaś uwagę. Ma też duże ryzyko rozwinięcia uzależnień bo ma potencjał genetyczny, obciążenie, które przedysponuje do tego i te badania na to wskazują, że, że jest istotny. Natomiast ten wpływ środowiskowy ma tutaj gigantyczne znaczenie. Wracając do matryc przywiązania, jeśli mamy pewien wzorzec, który kumamy, jak żaden inny, to on się nam wydaje atrakcyjny najczęściej tylko dlatego, że jest najprostszy do grania w nim. To znaczy, jeśli ja się wychowałem w domu, w którym osoby, które mnie otaczały, używały alkoholu w sposób ekscesywny lub uzależniły się od alkoholu, ja wiem jak wygląda, ja mam to rozkminione od A do Z, jak funkcjonować w takich relacjach to potem w moim otoczeniu osoby które nagle wydają mi się w sposób oczywiście nieświadomy atrakcyjne nieświadome znaczy świadomie atrakcyjne ale nieświadome dlaczego mogą wiązać się z tym że niejako gwarantują mi wejście w grę relacyjną którą ja świetnie mam rozstrzaskaną i nagle się może okazywać, że to, to jest największym cierpieniem, że mimo tego, że jestem w trzecim związku z rzędu w ostatnich paru latach, to jestem w związku, w którym dokładnie powtarza się ta sama historia, ten sam schemat, ta sama gra w nieważność. Dlaczego z tą nieważnością jest tak atrakcyjnie? Dlatego, że ona nie jest jednokierunkowa. Otóż jeśli popatrzymy na w ogóle relację osoby współzależnionej, porównamy ją do relacji przemocowej. To zobaczymy, że dokładnie mamy do czynienia z bardzo podobnymi doświadczeniami. Są momenty, kiedy czujemy się nadużywani przez obiekt naszej relacji. To może być rodzic, to może być partner, partnerka, to może być dziecko. To może być dowolna, bliska przyjaciółka, przyjaciel. I my czujemy się tam unieważniani, czujemy się wykorzystywani, czujemy, że się poświęcamy, że za dużo od siebie oddajemy, ale z, podobnie jak z przemocą, jesteśmy ofiarą przemocy, gdzie ktoś nas bije albo psychicznie nas wykańcza, przezywa, upokarza. Ale obok tego, bo gdyby tylko to było, to byśmy z tych relacji uciekali bez problemu. Ale obok tego jest ta część, która bywa niekiedy najbardziej magnetyczna i zniebalająca. W relacji przemocowej nazywane jest to e, takim krótkim czasem miesiąca miodowego, czyli czymś, co kompensuje te okresy, cudzysłowie kompensuje e, okresy przemocowych ekspansji, kiedy, ekspozycji na przemoc, kiedy doznając bólu emocjonalnego albo fizycznego, mówimy, nie, nie, dość, ja już tym nie chcę być, mówię, odchodzę i wtedy ten przemocowiec, przemocowca, przemocowczyni, e, zorientowawszy się, że może mnie stracić, nagle zaczynało mnie zabiegać. I daje mi najbardziej słodki obszar okres w relacji, największego skupienia na tej uważności. I dokładnie podobne rzeczy dzieją się w współuzależnieniu. Kiedy ja czuję, że już daję, jestem przy limicie, w ramach ochraniania swojego komfortu używania, użytkownik też nie do końca świadomie. To nie jest psychopatyczne zachowanie. Ono jest zachowaniem z perspektywy osoby uzależnionej racjonalnym. Nie chcę stracić tego zasobu. W związku z tym e, zaczyna uwodzić. W cudzysłowie, uwodzić, pokazywać się z najlepszej strony. Ja się teraz zmienię. Dzięki Tobie, Karolina, ja się zmienię. Ja teraz pójdę na terapię, bo to, co mi powiedziałaś, to naprawdę było to, czego potrzebowałem. E, jeszcze ten kredyt, który mi spłaciłaś, to, że zaopiekowałaś się mną. No, nikt się nam no, nigdy tak nie zaopiekował. Z perspektywy osoby, z perspektywy osoby współzależnionej, to jest, słuchajcie, e, no, 100% tego, o czym zawsze marzyła. Tylko oczywiście z no bo. Tak jak nie wytrzymalibyśmy w relacji, w której jesteśmy ciągle ciemiężeni, tak samo relacja, w której jesteśmy w takim turbo-hypie, 100% bycia w pełni zaspokojonym, jest niewykonalne. To jest w ogóle sztuczne, to jest fake. Natomiast jest to tak intensywne, że ta osoba, która jest współuzależniona, trochę jakby była uzależniona od tego fragmentu, ma mega na niego czeka i mega za nim tęskni. Tam jeszcze się rozgrywa kilka innych gier. Na przykład jak osoba uzależniona potrzebuje świętego spokoju i potrzebuje mieć pretekst, to się pokłóci z tobą. Na przykład wywoła jeden z tematów relacji transakcyjnych, Taki, ona, jest taka gra transakcyjna w relacji, w której jak jesteśmy trochę dłużej w związku, to wiemy, o czym zacząć gadać, żeby się pokłócić. Nie? Na przykład najczęściej to są pieniądze albo rodzina. I zaczynają się jakieś takie gry, gadanie, gadanie i rozbija się z tego wielkie boom. Osoba współzależniona, czy partnerka lub partner osoby uzależnionej mówi, mam cię dość, wychodzę. Albo on wychodzi, albo ona wychodzi, uzależniony, zazłaszczony i wtedy mówi, no tak mnie to zdenerwowało, że teraz mam pretekst do picia. To jest cały czas granie w te same, w te same nuty. A na końcu jest to coś, co przyciąga. To coś, co wypełnia ten, tą, tą miękką część. Dlatego, jeśli jesteś z domu, którym nie były obce ci doświadczenia albo bycia dorosłym dzieckiem alkoholika, albo jakiejkolwiek osoby uzależnionej, albo jesteś już po doświadczeniu relacji współuzależnieniowej i wiesz o tym, że Cię to dotknęło, to również praca w terapii pozwala Ci na to, żeby móc szybko identyfikować. Szybko wyłapywać te cechy, które w tej relacji mogą to przypominać, zacząć o tym gadać i móc pokazywać, gdzie są Twoje granice. Jeśli ktoś przekracza Twoje granice i nie reaguje na Twój sprzeciw, na Twój sprzeciw, no pamiętaj o tym, że Ty też możesz przekraczać swoje granice, to też warto o tym wiedzieć, to jest to, jest to przemoc. I to ty podejmujesz wtedy decyzję, czy chcesz nadal w tym być, czy, czy nie. Jeśli mówisz o tym, nie chcę w tym być, nie chcę, żeby to się wydarzało więcej, no to jesteś osobą, która zdrowieje. Po tym, co powiedziałeś o przeróżnych informacjach zwrotnych, jakie dostajesz od swoich słuchaczy, jestem pewna, że jest to dobre źródło informacji i wsparcia. Oczywiście to nie jest coś, co zastąpi nam terapię, ale bardzo bym chciała wszystkich odesłać do treści, które tworzysz, bo myślę, że właśnie w edukowaniu jest największa siła i nadzieja, pomimo... Tego, że żyjemy w specyficznych czasach, w specyficznym kraju. Ale ja tobie po raz kolejny bardzo dziękuję za rozmowę. To było niesamowicie ciekawe jeszcze wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień.